Mi się wydaje, że ja do wody gdzieś nawet wskoczyłem i to było te 200 metrów. No i mamy 200 metrów. Jezu, jak ja jeszcze pokonam stary rekord sprzed roku, to już w ogóle będzie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Bimenji Drive na tym kanale. Mam nadzieję, że powrót do Bimenji Drive wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem, a śmiało w komentarzach możecie właśnie pisać, jakie rzeczy kolejne powinienem robić w tej grze i może jakimi pojazdami, a właśnie może twój komentarz zostanie uznany za świetny pomysł i akurat nie uda się to zrobić na odcinku. Także drogi widzu, dzisiaj pobawimy się na początek przynajmniej w rozbijanie na zablokowanej drodze. Czyli aby zaliczyć cel, musisz go albo przesunąć z miejsca, na którym stoi, albo przewrócić. Pamiętam, że coś podobnego już robiliśmy, aczkolwiek wyglądało to trochę minimalnie inaczej, więc dzisiaj na tej drodze rozbijamy pachoły, a później pójdziemy do kolejnej jakiejś misji jeszcze. Spróbujemy to zrobić na szybko, mam wrażenie, że to powinno być w miarę proste i w miarę łatwo powinniśmy zrobić te pachołki, tylko że one mi się tutaj wpychają pod samochód, tak niemiło trochę. Dobra, czy ja powinienem wszystkie pachołki bić? Okej, dobra, powinniśmy wszystkie bić. Trochę znowu jak tryb z tej gry, o której wam wspominałem kiedyś, czyli o Tunkarze. Tam też była jakby taki tryb, gdzie trzeba było pachołki, dosłownie takie pachołki uderzać. I te pachołki, nawet nie pamiętam, czy one biegać nie mogły jeszcze tak troszeczkę. Ale na spokojnie, myślę, że zrobimy to na chillku. Później przejdziemy sobie do kolejnej misji. Dobra, ja mam wrażenie, że grałem właśnie nawet te, nie wiem czy tę samą misję. Okej, 100 punktów do zrobienia. Ale mam wrażenie, że innym pojazdem, jakimś takim szybkim, nie? Chyba to robiłem, ale nie wiem czy tak to zliczało. Czy zliczało jakieś dachowania, czy coś takiego, nie mam bladego pojęcia. Dobra, uderzamy wszystko co się da. Gavrilem to powinno być w miarę proste. Myślę, że w trzech próbach powinniśmy zamknąć te 100 punktów. Faktycznie. Oj, mam jeden pachoł chyba cały czas przed sobą, przed samochodem. Mam, odnoszę takie wrażenie, że cały czas jest pachoł. Dobra, punkty. Ej, naruszyłem tego pachoła, co jest? Przecież go palnąłem, tego jednego, co był po lewej. Kurczę, nie zaliczyło mi go. Dobra, do trzech razy sztuka, tak jak mówiłem, jak coś. 100 punktów. Czy my, żeby zdobyć 100 punktów, nie musimy po prostu palnąć dosłownie każdego? Bo to jakoś po 3 punkty dostajemy mniej więcej. Ty, no dobra, no to będziemy mieli 99 punktów. Okej, jak mam zdobyć dodatkowy punkt? Okej, tak nie trafiliśmy już w jeden. Bo mieliśmy cały czas jeden pod sobą, niestety. Dobra, teraz zdobyłem jeszcze mniej punktów, jak ja... Okej, nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem, ale wcześniej zdobyłem więcej punktów w jakiś sposób. Okej, powinniśmy przeczytać jednak dokładnie o co chodzi. Dobra, wszystkie pachoły z dobrą prędkością palnąć, na pewno. Okej, to nie... To... Oj, to jest źle, oj, źle, uszkodziłem się za bardzo, tak czuję. Już na samym starcie. Dobra, ale trzeba je mocno rozbijać. Tylko widzicie, tutaj już jeden mnie blokuje całkowicie i nie jestem w stanie jechać, no. Dobra, jeszcze raz. Restart mission. Chciałbym dać. Chcemy przeczytać. Otrzymasz 3 punkty za cel. Jeśli skończysz przed czasem, dostaniesz 1 punkt za każdą pozostałą sekundę, maksymalnie do 10. Dobra, okej, maksymalnie do 10 punktów. Dobra, dobra, czyli coś w ten deseń trzeba. No dobra. Zróbmy to. Okej, okej, dobra. O kurcze pieczone. No nie do... Musimy jakoś znaleźć metodę, żeby ten pierwszy słupek zafajdany, który tu rozwalamy, nie wchodził nam pod samochód. Bo przez to, że on nam wchodzi pod samochód, my tracimy tylko i wyłącznie czas na tym. Dobra, pyk, 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 pyk. Tutaj czasówka się liczy teraz. Jeden punkt, musimy, wiecie, co najmniej tę jedną chyba sekundę przed czasem to zrobić. Ale my teraz nawet nie zdążymy w czas dojechać. Ja się nie mogę zatrzymać na tym trybie. To jest fakt. Ja, no, nie zdążymy. Okej, jeszcze podbiło mnie. Nie zdążymy. Ale tutaj było bardzo blisko.
Bardzo blisko byliśmy w tym momencie. Musimy w podobny sposób zrobić, tylko żeby nie było tego jednego pachoła, przez który, wiecie, zablokujemy się do zera. Nie możemy tego jednego po prostu zrobić. Okej. Dobra, cyk. Okej, świetnie. Ten jeden jakoś tak... No i ten jeden teraz odwalić. Dobra, dobra, nie jest źle. Nie jest źle, nie jest źle. Wyrzuciliśmy to całkowicie. Dobra, pyk, pyk. Oj, niedobrze, niedobrze. Aj, znowu, nie mogliśmy skręcić, bo jeden z pachołów wleciał nam pod koło. To jest ten zdecydowany minus. I to jest niestety niefajne. Dobra, cyk, cyk. Cyk. Okej, pyk, tutaj wszystkie, bardzo dobrze to zrobiliśmy. Teraz mamy idealną linię prawdopodobnie do zrobienia. I teraz tak, po kolei każdego pachoła zdejmować. O nie, jednego ominąłem, dobra, dobra, czas. Jednego mogę ominąć w teorii. Ale wtedy potrzebuję 4 sekund przed czasem. Potrzebujemy po prostu wtedy na czas pojechać, bo w teorii właśnie może jest szansa, że jeżeli ominę jeden, wiecie, taki zły, niefajny, który by mi nie pasował, to jestem w stanie dużo przed czasem przejechać tę trasę. Dobra. 97, dosłownie zabrakło. Ej, nie, czekajcie. Jakim cudem? Okej, 29. A no tak, bo ja jestem przecież, żeby uzbierać 100 punktów, to ja muszę... O kurczę, dobra, nie, ja źle sobie policzyłem. Ja muszę strącić wszystkie pachoły. Nie mogę ominąć ani jednego, bo musimy zdobyć te 10 punktów. Okej. Czas miałem idealny na to. Czasowo zrobiłem to idealnie, perfekcyjnie wręcz bym powiedział. Ale właśnie moim błędem było to, że tego jednego pachołka nie strąciliśmy. No teraz źle, bo nam wleciał pod koła. Ja pierdzielę, przepraszam was, ja myślałem, że to szybko zrobimy. Ale żeby zrobić tutaj 100 punktów, naprawdę jest to ciężkie właśnie przez ten fakt, że cały czas jeden pachołek gdzieś nam się wbija pod koła. Ten jeden zafajdany pachołek. Dobra, okej. No i znowu. Oj, dobra, dobra, udało się teraz to zrobić. I teraz tak, żeby żaden mi nie wleciał pod koła. O nie, ominęliśmy ten jeden. Nie, no to już jest restart, to jest restart. Dobra, daję sobie jeszcze 2 minuty na zrobienie tego, jak nie zrobimy to. No cóż, mieliśmy 97 punktów. Wszyscy to widzieli, jeden pachołek. Jednego pachołka nam zabrakło faktycznie. No ale to jest takie, ja już czuję, że ta misja została tak stworzona, żeby właśnie za każdym razem mniej więcej nam tego jednego pachołka zabrakło. Ta misja jest tak skonstruowana właśnie, czuję to. Dobra, tu musimy zwolnić, żeby kurczę palnąć tutaj po bokach te pachoły. No nie, no czym ja zahaczyłem? Oto czym ja zahaczyłem? Już przejechałem obok tego znaku. I tak, mam wrażenie, że trochę za wolno, no. Ale wtedy, wiecie, wtedy ja zdążyłem idealnie dojechać tylko dlatego, że ominąłem jeden pachołek, więc... No mogę to zrobić jeszcze na coś w okolicy 99 punktów, nie? Ale w dalszym ciągu będzie ciężko idealnie zrobić stówę. Dobra, tu łatwo, teraz jest trudniej. Dobra, tak. Tu już powinniśmy się bardziej rozpędzać. Tu już rozpędzamy się na maksa. Tu już musimy bardzo szybko jechać teraz, strącając każdy kolejny pachołek w jakiś dobry sposób. Idealnie strącając te pachołki praktycznie. Tak boczkiem je zahaczając tylko. Lekko. Dobra. I tu wszystkie 100 punktów, mamy to. Zrobiłem to, 100 punktów. No i proszę bardzo, kontynuuj tutaj. Zrobiliśmy 100 punktów szybciej niż 10 minut. Więc jestem z tego faktu zadowolony. Udało nam się zrobić tę misję. Bardzo kurczę dobrze. A tu co to jest? Gołębie na dachu. O kurde, to wygląda fajnie też. Ty, tego jest więcej? Nie, to jest wyścig górski. Co my tu jeszcze mamy? Myśmy zrobili to, pachołki takie. Nie ma więcej pachołków.
To zrobiliśmy tę misję. Tego nie zrobiłem. Wyścig górski z AI. Możemy to spróbować przynajmniej zrobić. Także dzisiaj zrobimy sobie misje, które zostały przygotowane przez bodajże twórców gry. Tak mi się zdaje. Tak myślę, że tak może być, nie? No dobra, także lecimy. Ścigaj się z rywalami, spróbuj ich wyprzedzić przed linią mety, możesz dachować tak często jak chcesz, gdy dojedziesz do punktu kontrolnego, możesz odzyskać swój samochód w tym miejscu. No ja nie wiem, czy ja mogę dachować. Ja nie jestem taki przekonany co do tego dachowania. Tak naprawdę. Ej, czuję się trochę jak w GTA, powiem wam, w tym BMW Drive. Jeszcze mi brakuje mapy tutaj. Okej, te zakręty będą cię... Ojojoj, ja już czuję ciężary na tych zakrętach. Ty, czy za mną jeszcze jest jakiś samochód? Czy mi się tylko tak wydaje chyba, że za mną jeszcze może być samochód jakiś. Dobra, tutaj po wewnętrznej robimy drania botowego. Dobra, na zakręcie ja możliwe, że zyskuję trochę. No, jojoj, nie da mi się chyba ten wyprzedzić po wewnętrznej. Jak się nie da, jak się da. O kurczę, nie, no te, dobra, tego się nie spodziewałem. Restartujemy, restartujemy. Ajajajajaj, nie znam mapy. To jest jeszcze ten minus, nie? Że jak pierwszy raz nie przejadę całej mapy, to jej nie znam. I nie wiem, kiedy mogę gazować do końca, a kiedy nie. Jednak poznanie mapy daje dużą przewagę nad przeciwnikami. Właśnie wiemy, jak ją jechać. Wiemy, na którym w którym momencie jakby mogę, wiecie, sobie pozwolić właśnie na szybszą jazdę, gościu. Kiedy mogę wyprzedzać oponentów, a kiedy trzeba jechać bardzo ostrożnie. Oj, tu palnąłem trochę, ale nie straciłem za dużo. Tak naprawdę. Tutaj może, po tej wewnętrznej. Nie, 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 tu będzie ciężko. Tu już hamować trzeba, tu już hamować trochę. Wjeżdżamy, dobra. I teraz, teraz. Dobra. Po wewnętrznej. Dawaj, tego białego, białego dziada z przodu śmignąć. Tu jest jedno okrążenie tylko, dobra. Trzeba to wykorzystać, zdecydowanie. Oj, czemu on tak na tej prostej uciekł daleko? Niedobrze, niedobrze. Wiecie, ja go na zakręcie będę mógł tyrnąć, ale ja wtedy zapewne trochę też stracę. Chociaż nie jest źle, jak we Wreckfestie. Grałem w taką gierkę zresztą na tym kanale, Wreckfest. Nie było tak źle. Dobra, let's go, let's go, lecimy. Jazda. Dobra, i... teraz tak, tutaj. Do prawej, proszę cię, no zjedź sobie. Dobra, bierzemy ten zakręt. Ty, tutaj się okaże, że jeszcze to wygramy. To jest ostatnie, to jest już meta, 100%, do mety, jedziemy. Ej, dobra, szybko to się udało przejść. No i proszę państwa, no i baza, mamy to. 3 sekundy wcześniej, mamy złoto, pierwsze miejsce, kontynuuj tutaj. Dobra, myślałem, że to nam zajmie trochę więcej czasu, ale próbujemy tę mapę pokonać jakby i zrobić ją na 100%. To co, może jeszcze, co to jest? Skok w dal, tunel. Ej, to też ładnie wygląda. Ja bym ten skok w dal ewentualnie gołębia na dachu zrobił, ale na innym odcinku osobnym. Chociaż tu jest jeszcze skok w dal. Kurczę, są dwa skoki w dal. Możemy zrobić jeden skok w dal dzisiaj. Let's go. Jakim samochodem? Autobello Piccolina? Ja pierdzielę. Dobra, ja ten skok w dal chyba już robiłem kiedyś, mam wrażenie. Tam był chyba jakiś rekord. Zaraz zresztą obczajmy. Nie, bo coś te... No tak, rok wcześniej. Ej, rok temu! Nice, ale tego drugiego chyba nie robiłem. Okej, czemu to nie jedzie? Halo, Autobello Piccolina? Możesz jechać, kurczę, jak mam skakać? Okej, Boże, to jest... Okej, ja tam po 200 metrów miałem. Przecież ja tutaj, to ja 70 metrów nie osiągnę. Dobra, jest 100 metrów. Mamy stówę. 140, wow. Nie no, paskudny skok. Paskudny, widzowie. No jak tu są jakieś krzaki przed respem, przed moim ryjem centralnie. Są jakieś krzaczory zafajdane. Jak ja mam skakać w taki sposób? No nie, nie da się normalnie skoczyć, nie?
Nie da się skakać dla ludzi z moim wykształceniem. Mi się wydaje, że ja do wody gdzieś nawet wskoczyłem. I to było te 200 metrów. No i mamy 200 metrów. Jezu, jak ja jeszcze pokonam stary rekord sprzed roku, to już w ogóle będzie 229 było. Dobra, 228 jest. Chcę to zobaczyć na linii rekordów. Ja mam mój drugi wynik właśnie osiągnąłem w tym momencie. Ale to tak jest. Jak się wróci po roku do jakiejś aktywności, to nagle wychodzi, że wiecie, jakaś pamięć mięśniowa, coś zostało. O, ale tutaj zdecydowanie ten jeden krzaczek bym usunął. Ja bym usunął ten jeden krzaczek i byłoby dużo łatwiej, powiem wam. Oj nie, tutaj się źle rozbiłem. Kompletnie tracę impet. Trzeba lecieć lewą stroną. Pokazuję w tym momencie na monitorze, wy tego niestety nie widzicie. Trzeba lecieć do lewej strony. Do lewej zdecydowanie. Znaczy ty musisz w ten krzak zafajdany wjeżdżać, to jest moje pytanie przede wszystkim. No dobra, do lewej, do lewej, do lewej. Tu się jakoś rozpędzić coś i można coś kminić. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Pyk. Do lewej. No ale nie w drzewo może. Co? Zastanów się ty nad sobą, chłopie. Dobra. Jedziemy. O kurcze pieczone. Jazda. I... Ajajajajaj, karamba. No tutaj znowu taki stopowicz był zrobiony na tej skałce. Teraz trochę ładnie, zyskaliśmy impetu. Ja muszę przeskoczyć rzekę. Żeby mieć rekord, ja muszę za rzekę wyskoczyć. Zresztą widzieliście, jak musimy mniej więcej wyjechać. Tutaj przede wszystkim się też musimy rozpędzić mocno. Do samego końca się powinienem rozpędzać. To jest najważniejsze. I tu gdzieś pole, no i znowu się... Aj, to pierwsze odbicie jest najważniejsze chyba. To pierwsze odbicie, ewentualnie, nie wiem, tutaj, żebym jakiejś rotacji wstecznej nie dostał znowu. I wyleciał jakoś giga dobrze. A, no to jest, ja ledwo 200 metrów jestem w stanie osiągnąć. Dobra, chciałbym ten rekord pobić, chociaż i tak, drugie miejsce. Już drugi najlepszy wynik, to już jest jakiś sukces, faktycznie. Dobra. W tę stronę. I poleciał. To nie jest zły. To nie jest złe odbicie. To jest bardzo dobre odbicie. Dobra, teraz utrzymaj impet. O nie. Tu się trochę za bardzo zatrzymałem. To jest dobry wynik, ale mógł być dużo lepszy. To ostatnie uderzenie niestety na 226 metrów. Zajęliśmy co prawda trzecie miejsce. Ale do poprawy, do poprawy. Aczkolwiek pomysł był dobry. A jakbym się rozpędził bardziej? Jest taka szansa chyba, nie? Żeby się bardziej rozpędzić jeszcze. Dobra, pierwsze uderzenie jest dobre. Nie zatrzymało mnie. Teraz też dobrze. Nabieram prędkości. Teraz bardzo dobre i zgaszone. Niestety, widzieliście to. To jest zgaszenie. Pierwsze i ostatnie uderzenie są najważniejsze. Dobra, a jak ja bym... nie możemy się bardziej rozpędzić. Ale w te... Aha, dobra, nieważne. Ale w teorii i tak... Dobra, damy radę troszeczkę bardziej się rozpędzić. Wyjadę sobie tutaj i teraz rozpędzam się. Minimalnie bardziej niż zazwyczaj. Minimalnie lepiej, chociaż źle wyskoczyłem. A teraz... Oj, to jest hamujący chyba. To był hamujący. Ja już tu powinienem w jakieś obrotówy wchodzić. Chociaż ty... Dobra, jest ciekawy wynik. Jest ciekawie, jest ciekawie. Do wody i... Nie, woda zatrzyma. No ale widzicie, znowu top 4. Znowu top 4. Chociaż czekajcie, ta woda mnie jeszcze przeniesie kawałek. 228. Dobra, woda mi wynik robi. Woda mi zrobi wynik. 230 będzie zaraz. Woda mi robi wynik, widzowie. 230, 231. Jest, będzie rekord. Będzie rekord. Będzie rekord. Chyba, że się zaraz zacznie cofać trochę. 232. Jest git, już, stary. Zatrzymaj się, proszę cię. 233. Ty, jak ja będę płynął dalej, to w teorii dalej będzie się rekord powiększał? Chyba tak. Okej, okay. To jest jakiś infinity glitch. 235. Dobra, tego rekordu już nie pobiję. Nie przelecę dalej, a... Ej, no powinienem się zatrzymać w którymś momencie, nie? To już bez sensu. Nie będziemy płynąć tak 5 minut, ty.
Dobra, 237 metrów to jest rekord nie do pobicia, proszę państwa, już. Tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba, że będę dłużej płynął. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Zdobyliśmy kilka złotych medalów na tym odcinku i wykonaliśmy kilka challenge'y. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.